Czy masz trądzik łojotokowy, czy masz trądzik różowaty, czy masz trądzik może pokosmetyczny, posterydowy, bądź jakikolwiek trądzik? Zostań z nami. Witamy Was na naszym kanale na YouTubie. Zosia, Marta. Dzisiaj opowiemy Wam, jak radzić sobie oczywiście przepięknymi, wspaniałymi ziołami na trądziki. Trądziki różnego rodzaju, różnego pochodzenia. Mamy właśnie takie roślinki z jedną nazwą wspólną, z jednym członem nazwy wspólnym, który bardzo łatwo rozpoznać w terenie. I są to? Bylice. I tu mamy trzy rodzaje. Bylica pospolita, gdzie ma taką dość zdrewniałą łodygę, jaśniejsze listki. Natomiast bylica kolejna to piołun. Piołun jest w ogóle taką jaśniejszą roślinką niż bylica pospolita. I w dotyku jest taki bardziej mięciutki, jak aksamitek. Delikatniejszy. No i bylica Boże Drzewko, która w ogóle listki, jej to wyglądają jak koper? Można takie pierzaste są. Są pierzaste. Wszystkie cechą charakterystyczną jest zapach. Bylice zawierają bardzo dużo olejków eterycznych. Najwięcej olejku eterycznego składnika alfa-beta-tujonu zawiera bylica piołun. Oprócz tego zawiera jeszcze gorycze, potas, fosfor, flawonoidy, karoteny, witaminę C i garbniki. W związku z tym, że często nas się pytacie i nie wiecie, jaki macie rodzaj trądziku, czy to jest właśnie trądzik łojotokowy, czy to jest trądzik różowaty, przygotowaliśmy dla Was taki po prostu eliksir, można powiedzieć, który zadowoli każdego i możemy przygotować sobie z nich naleweczki. Naleweczki. Teraz uwaga, zbieramy pędy bylic z kwiatkami przed lub w czasie kwitnienia. I to właśnie z tych części będziemy robić nalewki. Czyli te górne części bylic ścinamy. I co robimy? No, rozdrabniamy. Pierwsza oczywiście, rzecz, tradycyjnie robimy. Bierzemy nóż ceramiczny. Ja tu troszeczkę zejdzie dłużej, bo muszę rozdrobnić trzy rodzaje tej bylicy. Najlepiej brać w ogóle, zerwać sobie listki, łodygi zostawić, jeśli są to części zdrewniałe, to one będą miały niską zawartość związków aktywnych, w związku z tym omijamy części zdrewniałe, bierzemy listeczki, bierzemy właśnie i je rozdrabniamy jak najbardziej, rozdrabniamy je tradycyjnie nożem ceramicznym, do tego na desce bambusowej, najlepiej drewnianej, żeby jak najmniej reakcji wchodziło z. I teraz tak. Do trzech różnych pojemniczków umieszczam nasze trzy różne bylice po jednej części i zalewam ją 5 częściami alkoholu, etanolu 70%. Dokładnie. Bierzemy dosyć mocny etanol, ale właśnie po to, że chodzi nam o wywołanie tych olejków eterycznych, o wydobycie i aby przeszły. I zobaczcie, to jest w ogóle fajne. One są przepiękne, ale zobaczcie, ja robiłam z bylicy piołun jakieś 2 tygodnie temu i po 2 tygodniach jest w ogóle zupełnie inny kolor. Czyli on już jest dobra. Już jest dobra, ale w ogóle ma taki, jak zobaczycie sobie pod światło, ona ma taki zielonkawy kolor. I to jest ten zielonkawy kolor właśnie charakterystyczny od tujonu. Teraz tak, proszę, aby osoby, ponieważ tak, ta bylica piołun jest najmocniejszą, i trzeba z nią uważać. Nie spożywamy tego, nie pijemy tego. Nie wolno, nie mogą stosować osoby, kobiety w ciąży, kobiety karmiące. Należy uważać. Oczywiście my zalecamy stosowanie wszystkich tych nalewek na skórę, właśnie do przemywania skóry twarzy. I tradycyjnie, ponieważ nie lubimy alkoholu na skórę, to albo ten alkohol odparowujemy, albo drugą metodą jest to, że dodajemy 1 łyżkę na szklankę, pół szklanki wody i wtedy przemywamy sobie skórę właśnie z trądzikiem. Nieważne, czy to jest na twarzy, czasem na plecach macie trądzik łojotokowy. Kolejna zasada, zróbcie sobie test. Test, czy nie jesteście uczuleni, czy nie ma jakichś reakcji alergicznych. Robimy test na przedramieniu bądź za uchem. I sprawdzamy najlepiej po 24, po 48 i po 72 godzinach, czy nie ma reakcji uczuleniowej. Jeśli nie, to wtedy właśnie stosujemy przy różnego rodzaju trądzikach. No i tradycyjnie, jeśli nie macie bylicy w pobliżu, bądź nie macie czasu, my mamy na te trądziki różnego rodzaju nasze produkty. Cudowne. Dokładnie. Nasz kultowy oczywiście niszcz pryszcz,
To jest produkt na trądzik łojotokowy w każdym wieku, niezależnie czy masz 11, czy 20, czy 30 lat, bo takich klientek też mamy sporo. I jest do tego krem na noc, bardzo mocny, bardzo ładnie wygasza zmiany trądziku łojotokowego i pięknie nawilża skórę, o co często się pytacie, czy produkt nawilża. I do tego pryszcz na dzień i jest to produkt z filtrem i z gąbeczką, jak ja to nazywam, czyli z glinką kaolinową, która zmiera nadmiar sebum i pięknie matuje skórę. A ja dodam jeszcze, by uzupełnić pielęgnację cery z trądzikiem łojotokowym, polecamy nasz naturalny płyn do zmywania makijażu niszcz pryszcz, czy oczyszczania skóry twarzy. Oraz mamy też kolejny produkt, tym razem na trądzik różowaty, nasza kuracja łagodząca, która jest na bardzo dobrych olejach, no i oczywiście na bardzo dobrych, skutecznych naparach. Mamy bardzo dużo pochwał dla tego produktu, bardzo sobie cenią klientki, powracają po niego i czują ulgę po zastosowaniu. Tylko uwaga na zapach! Jest mega ziołowy! I wszystkie nasze ziołowe skarby, niszcz pryszcz i kuracja łagodząca oczywiście są podlinkowane. I to są nasze ziołowe przepisy, jak radzić sobie z trądzikiem w każdym wydaniu, że tak powiem. Oczywiście jesteśmy ciekawi, jak Wy i co u Was się sprawdziło przy trudnych czasem i nie ukrywamy, że wiemy, że to są męczące trądziki skórne. Piszcie w komentarzach, dzielcie się z nami i między sobą oczywiście. My filmiki o trądziku robiłyśmy i różowatym, i łojotokowym. Tutaj są podlinkowane. Jeśli oczywiście nie chcecie nic robić z bylicą, a chcecie jakieś inne roślinki, to też robiliśmy właśnie takie filmiki. To wszystko dzisiaj od nas. Tak. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!